Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie. Kochani widzowie, dzisiaj jak w każdą niedzielę rozpoczynamy spotkanie na temat proroctw na czasy ostateczne. Dzisiaj porozmawiamy, ponieważ temat jest dosyć obszerny, jeżeli chodzi o naszego dzisiejszego bohatera proroctw, czyli Nostradamusa. Będzie on rozłożony na kilka odcinków. Dzisiaj przybliżymy samą postać, kim był Nostradamus. A razem ze mną oczywiście Jarosław Filip. Witam wszystkich, dobry wieczór. Dobry wieczór, Jarku, witamy Ciebie również. No, warto byłoby zacząć od tego, że cykl już ma kilka odcinków. Za nami sporo informacji na ten temat. Ja się zastanawiam, jak Państwo dzisiaj, po upływie tych, po zrealizowaniu tych kilku odcinków, jakie macie odczucia, jakie jeszcze chcielibyście proroctwa tutaj przeanalizować. Zapraszamy Was do komentowania. Jarku, jak jeżeli chodzi o Twój pogląd na te proroctwa, bo do każdego programu też się przygotowujesz, jak dzisiaj oceniasz, można powiedzieć, takim gruntownym zapoznaniu się z wieloma proroctwami? To, co ciekawe, tak? Każda z tych osób urodziła się, żyła w innym okresie, natomiast część tych relacji, tych proroctw nakłada się, czyli można powiedzieć, że czuli, widzieli to samo. Natomiast no, większość z nich jest, można powiedzieć, pesymistyczna w tym sensie, że to, co nas czeka, jeszcze też będzie trudne, męczące i wiele osób może zginąć, tak? Ale poczekajmy, to znaczy myślę, że te czasy przeżyjemy. Powiem Ci, że dzięki temu, że musieliśmy poznać te osoby bliżej. Teraz ten kierunek jest dla mnie bardziej taki przyjazny albo ciekawy, tak? Że tylu było tych przepowiadaczy i każdy coś powiedział, część prawdy. Każdy coś tam powiedział i tak się tworzą się VTV spotkania. Michel de Nostredambo, tak naprawdę nazywał się nasz bohater dzisiejszego programu. Michel de Nostredambo urodził się we Francji w 1503 roku, dokładnie 14 grudnia, XVI wiek, więc jeden z takich dosyć odległych w przeszłości, a mimo to można tak naprawdę pokusić się o stwierdzenie, że Michel de Nostredam, którego bardziej znamy wszyscy jako Nostradamus, jest znany przez wielu na całym świecie, wpisał się w historię jako ten człowiek, który patrzył w gwiazdy, zajmował się astrologią, przepowiadał alchemią, tak, i zapisywał w zasadzie przepowiednie za pomocą tajemnego kodu. Do dziś dnia nikt nie wie, nie zna metody, jaką posługiwał się ten średniowieczny alchemik, człowiek, który wpisał się w historię. Jest to rzeczywiście owiane tajemnicą. Pozostało po nim sporo centurii, które spisywał przez szereg lat. Oczywiście jego życie nie było takie proste, tak jak słusznie tutaj mówisz. I można powiedzieć, że on w zasadzie już bardziej u schyłku życia, wtedy, kiedy jego życie bardziej stało się stabilne, wtedy zajął się pisaniem przepowiedni. Przepowiedni, które w tamtych czasach nie były mile widziane, zwłaszcza w tej starej Europie, jak wiemy, za wszelkie pewnego rodzaju tak zwane, odbierane jako herezje, można było stracić głowę na gilotynie czy zostać powieszonym na szafocie. Dlatego też używał specjalnych szyfrów, które po dziś dzień stanowią zagwozdkę dla niejednego tłumacza tych przepowiedni. Pamiętajmy, że centurie były pisane nie tylko w tajemniczy i zaszyfrowany sposób, ale używany był do tego język dosyć przestarzały. Francuski
z różną domieszką innych słów zapożyczonych, które naprawdę stanowią niemałą tutaj tajemnicę dla tych wszystkich, którzy kuszą się na to, aby przetłumaczyć. A jest sporo takich osób, myślę, że chyba najwięcej to takich osób, którzy decydują się na tłumaczenie centurii. Mimo wszystko właśnie w zachodniej Europie, głównie w ojczystej Francji, Michela de Nostradamus. Ale warto nawiązać do tego, co zacząłeś. Jego życie spowodowało, obecni badacze tak uważają, stracił chyba całą rodzinę, wtedy panowała dżuma. I rzeczywiście bardzo dużo osób zginęło, zmarło, a więc on mógł być pesymistycznie nastawiony, a więc mówi się, że to mogło wpłynąć na kierunek albo sposób opisywania tej przyszłości. Natomiast same centurie, czterowiersze, ułożono w 10 tomów, tak zwanych przepowiedni. Niektórzy mówią, że każdy tom to jest jeden wiek. Ale to, co powiedziałeś, one są tak pisane ciekawie, a zarazem niedokładnie, że nawet już przetłumaczone dają wiele interpretacji. Posłużę się, nie będziemy dzisiaj mówić, ale posłużę się jednym przykładem. Jeżeli jest powiedziane, że w tym roku, w 23, deszcz ognia spadnie na zamek, to jedni interpretują, że może meteoryt uderzy w Buckingham, a drudzy mówią, że to, co się dzieje w rodzinie królewskiej, jest takim trzęsieniem ziemi, które też można porównać do ognia, tak? W zamku. Więc tutaj rzeczywiście niektóre tłumaczenia mogą się różnić ze sobą, ale dobrze jest oddane intencja przełomu, a więc zmian, a więc intensywności tych wydarzeń. Nostradamus był z pochodzenia Żydem, jednak jego dziadek w 1455 roku przeszedł na katolicyzm, przybierając imię Pierre, czyli Piotr. No, sam Nostradamus był bardzo inteligentnym, mądrym i, jak się później okazało, wykształconym człowiekiem, na tamte czasy wykształconym. Z początku zielarz, alchemik, czyli tak naprawdę osoba, która parała się nie tylko tą tajemniczą, mało znaną wiedzą, która była dostępna, ona była w zasadzie z pogranicza tutaj różnych zabobonów, ale także człowiek, który kształcił się i zdobywał wiedzę później już jako absolwent Wydziału Medycznego na uczelni w Montpellier. Wcześniej jednak dużo czasu poświęcał na to, aby pomagać innym ludziom. Spotykał się ze względu na swoje teorie, które wprowadzał w życie, gdzie pomagał wielu osobom, zwłaszcza, jak tu Jarku powiedziałeś, wtedy panującej powszechnie w Europie dżumy, zwracał uwagę na wiele takich aspektów, czego inni nie brali pod uwagę. Często podkreślał, że należy zwalczać, tępić gryzonie, należy często zmieniać pościel, wietrzyć pomieszczenia. Ogólnie tutaj zwraca uwagę na higienę. I jak się okazało, później rzeczywiście przynosiło to zamierzony efekt i rezultat. Oczywiście w dawnej medycznej tutaj kulturze był on postrzegany dosyć złowrogo. Dawna medycyna stawiała na pierwszy wzór przede wszystkim upuszczanie krwi. To była jedna z najbardziej powszechnych metod, które jednak w przypadku dżumy nie zdawała w ogóle egzaminu. Jarku, ty
Zresztą sam studiowałeś medycynę. Jak możesz porównać te czasy, gdzie ty się uczyłeś, a tamte poprzednie? Bo przecież to jak niebo, a ziemia, prawda? To znaczy, jakby ciemne wieki, tak? Jeśli chodzi o wiedzę. Ale zauważ, nasza wiedza, bo ja miałem rozszerzony dział właśnie wirusów, bakterii, tak, analityki. Więc my możemy zapobiegać albo szybko reagować, ponieważ domyślamy się lub możemy wykryć, jakie czynniki to powodują. Wtedy to był pomysł. Na pewno pamiętasz, jak po raz pierwszy jeden z dobrych lekarzy stwierdził, że można przeciwdziałać przenoszeniu chorób, kiedy kobiety po porodzie tak często chorowały na tą gorączkę, to tyle jak tym nazywano. Połogową. Mhm. A tak naprawdę on dopiero odkrył, że to była bakteria, która była przenoszona. Ale to nie Nostradamus. Nie, ja porównuję. Jeden z późniejszych. Także dopiero odkrycia obecnych czasów pozwalają nam zdiagnozować, co jest przyczyną różnych. No dżuma, mówi się tak, jakiś tam wirus, tak, który na szczęście teraz już nie ma takiego szerokości działania i możliwości, a wtedy to, bo kiedy się nie zabezpieczamy, albo kiedy nie wiemy, z czym mamy do czynienia, niestety te bakterie czy wirusy potrafią szerokie żniwo zbierać. Więc można powiedzieć, dla niektórych to są ciemne wieki, jeżeli chodzi o wiedzę medyczną. Zgadza się. Nostradamus nie cieszył się zbytnio tutaj radością i powodzeniem, jeżeli chodzi o ognisko domowe. Przynajmniej mowa tutaj o pierwszym związku. W 1531 roku poznał swoją przyszłą żonę Henriettę, z którą miał dwójkę dzieci. W 1533 roku zakłada prywatną klinikę, w której pomaga osobom chorym. Dzieje się to głównie z tego powodu, że nadal jest wyśmiewany za swoje metody leczenia, za swoje metody, które wprowadza, mimo że one przynoszą duży efekt, tak jak zostało powiedziane. W rok później, niestety, w wyniku wielkiej zarazy, jednej z wielkich zaraz, umiera zarówno żona Henrietta, jak i dwójka małych dzieci. Nostradamus w poczuciu osamotnienia, w poczuciu pustki wyrusza w okoliczne południowej Francji wioski i tam pomaga innym, ale przemierza Francję, a nawet poza Francję, bo można tutaj powiedzieć, że sięga jego podróż i pomoc innym, także do Italii, do dzisiejszych Włoch. Realizuje się, spełnia cały czas już jako lekarz, jako doktor. Doktorat zdobył właśnie w Montpellier i z ogromnym szacunkiem spotyka się w całej tej zachodniej Europie, gdzie tylko się pojawia. Głos na jego temat roznosi się bardzo szybko. Na razie jeszcze nie ma mowy o tych jego przepowiedniach i jasnowidzeniu. On w pełni spełnia się jako, on w pełni realizuje się jako lekarz. No, na tamte czasy można powiedzieć wybitny lekarz, mimo że tak jak tutaj było powiedziane, te metody mogły być nawet... Ale miał intuicję i to... Dokładnie. Tak, właśnie jak uważasz, Jarku, czy już wówczas ta intuicja mogła wskazywać na jego zdolności. Nim powiemy o dalszej jego historii, jak uważasz, czy tak naprawdę Nostradamus, Michel de Nostradam, on był wykreowaną postacią, jeżeli chodzi o ten świat wizji, ze względu na to, że te centurie były otoczone taką enigmatyczną sprawą, a tak naprawdę może on stworzył na swoją miarę, nie wiem, te centurie to może były jakąś jego literaturą, którą napisał i w
wcale nie kryło się za tym nic takiego, jak uważasz? To znaczy, to zawsze jest taka płynna granica, ale jest to twórczość. Zauważ, że dobra twórczość, to będzie literatura czy inna forma, cechuje osoby, które mają dużą intuicję. Bo intuicja z zasady poszerza nasze pojmowanie, poszerza wiedzę lub pewne przypuszczenia, które już nas przybliżają, dają odczucia, jak może być. Także tak, ta jego intuicja na pewno na różnych obszarach miała wpływ na jego tworzenie. W kolejnych latach Nostradamus osiedla się w Marsylii, czyli w południowej części Francji. Następnie przemierza miejscowości, czyli jest takim dosyć podróżnikiem, można powiedzieć, jak na tamte czasy. Między Marsylią a Avignon, gdzie spotyka swoją drugą miłość. Jest nią Anna Ponsard-Jumel, z którą później również ma dzieci. I to jest ten czas, kiedy Michel de Nostredame rzeczywiście zaczyna wieść takie życie, może nie to, że dojrzałe, takie sielskie, ale wtedy jego czas zaczyna owocować w te różne przepowiednie. On bardzo dużo czasu poświęca na analizowaniu nieba. W domu na poddaszu ten dom, podobno jeszcze do dzisiejszego współczesnych czasów jest w tym samym miejscu, więc to też niesłychana sprawa. No i bada niebo. Nie wiem, nie dotarłem, czy znał się, albo czy do niego dochodziły podwaliny astrologii. Ale właśnie niebo, tak? Czyli przez obserwację nieba astrologia tłumaczy te ruchy planet, a potem wpływ na nasze życie. Więc widocznie ta intuicja ciągnęła go też na niebo, bo jak wiemy, czy Galileusz, czy inni właśnie przez obserwację nieba doszli do swoich odkryć. Zgadza się, tym bardziej, że Nostradamus mocno popierał teorię naszego rodaka Kopernika. Więc gdzieś tam te postacie były z sobą związane. Tak, zresztą historia pokazuje, że często ludzie, którzy w historii zaznaczyli jakieś swoje miejsce, okazało się, że żyli w czasach, gdzie znali się między sobą, choćby tutaj w czasy Wyspiańskiego i innych podobno, i Żeromski, to były Młoda Polska, prawda? Czy Mickiewicz, Słowacki. Gdzieś tam te postaci między sobą się spotykały na salonach i to nie jest tak, że gdzieś były te wybitne osobowości, które znalazły się na kartach historii i one się nie znały. Wręcz przeciwnie. Właśnie to pokazuje, że często te istoty w jakiś sposób były ze sobą związane. W wieku 63 lat, również we Francji, Michel de Nostredame, dokładnie 2 lipca 1566 roku umiera. Odchodzi z tego świata, pozostawia na świecie ogromny zbiór tajemniczych zapisków, które w obawie przed inkwizycją zostały tak napisane, aby w zasadzie do dzisiejszego dnia nie można było ich rozczytać. Nostradamus pisze zarówno o zmianach na Ziemi, pisze o dalszych, można byłoby powiedzieć, końcu świata, ale przepowiada również antychrysta, a w zasadzie antychrystów, którzy przychodzą na Ziemię. Późniejsze interpretacje jego zapisków wyłonią między innymi, można się tutaj domyślać, postać Napoleona czy Adolfa Hitlera, którego w centuriach sam Nostradamus nazywa histerem. Nostradamus zwraca uwagę również na trzeciego, najbardziej potężnej energii zamanifestowanej
z energii Antychrysta, która pojawi się, no kto wie, czy nie w dzisiejszych współczesnych czasach. Przepowiednie powstały do dziś. Tak jak powiedzieliśmy, interpretatorów po dzień dzisiejszy jest całe mnóstwo. Poniekąd najbardziej tak chyba uwypuklony był na koniec XX wieku, przełom 1999 i 2000 roku. Rzeczywiście najbardziej te przepowiednie były poczytne. Ale i dziś można się spotkać, że tak naprawdę niektóre centurie przypisywane są do konkretnych lat. I dalej. Tak. Drodzy Państwo, dzisiaj chcieliśmy zarysować wyłącznie sylwetkę Michela de Nostredame, człowieka, mistyka, alchemika, który żył w czasach niewątpliwie bardzo trudnych, w czasach wielkich zaraz. Człowiek, który poświęcił się w bardzo, można powiedzieć, w pełni drugiemu człowiekowi. Pomagał, szerzył, propagował wiedzę. Coś, co dziś tak naprawdę mogłoby być wzorem dla wielu lekarzy. Oczywiście nie możemy w pełni poznać biografii, życiorysu Michela de Nostredame, bo no, kto tak naprawdę wie, jakie wiódł codzienne życie. Ale źródła, które podają zapiski, które mówią również o nim, można powiedzieć, że był to niezwykły człowiek, na tamte zwłaszcza czasy niezwykły. Kochani widzowie, zachęcamy Was do komentarzy, do zostawiania informacji na temat Nostradamusa. Jak Wy sami spotkaliście się z przepowiedniami i co Wy uważacie na temat przepowiedni Nostradamusa? Czy te przepowiednie są mocno przesadzone, czy one są mocno uwydatnione? Czy wręcz przeciwnie, to co można wyczytać, że przepowiedział chociażby nawet upadek dwóch wież World Trade Center, czy inne zdarzenia na świecie. Jak Wy sądzicie, czy przepowiednie Nostradamusa mają dzisiaj tutaj potwierdzenie w tych aktualnych czasach? Jarku, co na podsumowanie mógłbyś dodać tutaj? Powiem tak, że rzeczywiście my dopiero wprowadziliśmy temat, zaczęliśmy go tak, od przybliżenia samej postaci, ale tak jak mówiłeś, one były wydane, te 10 tomów przepowiedni w 1555 roku i badacze mówią, że jest to, każdy tom jest poświęcony innemu wiekowi. I nasz wiek też jest dość obficie opisany w tamtych. Dlatego z przyjemnością zagłębimy się, myślę, w ten tom naszych czasów następnym razem, bo tam będą wiele ciekawych. Myślę, że zrobimy taki przegląd tych różnych. Tak. I zobaczycie Państwo, jak my to czujemy albo widzimy. Wtedy będziemy mogli porównać Wasze odczucia. On po prostu jest na tyle, można powiedzieć, zachowawczy, że interpretacji jest wiele, ale wszystkie one oddają atmosferę albo wielkość tych zdarzeń. Ja sobie tak jakoś wyobrażam, jak ten człowiek na tamte czasy, przecież wiemy, że życie w ten czas nie miało takiego znaczenia, bo na gilotynach ludzie tracili głowy. A jeżeli nie zostali zabici, bo łamali jakieś prawa czy reguły królewskie, to z kolei bardzo często ginęli, zarówno przez zarazki, na przykład chociażby dżuma wywołane przez bakterie Yersinia pestis, czy innego rodzaju tutaj zarazki. Więc to życie było trudne, krótkie, może nawet nie, że intensywne, ale wyobrażam sobie właśnie tego postawnego człowieka, który gdzieś każdego wieczoru wychodzi na swoje poddasze, aby poprzez, kto wie, jaki teleskop na tamte czasy, aby obserwować konstelacje, układy gwiazd. Poszerzając swoją wiedzę zdobytą na Uniwersytecie w Montpellier o wizję, o swoje
inteligentne podejście, sprawdzone dla niego tylko wówczas metody porównywania, analizy poszczególnych lat. Jak mówią, historia kołem się toczy, coś co było, pewnie przyjdzie znów. Zastanawiające jest, czy być może Nostradamus też w ten sposób patrzył na to, że historie, które się zdarzyły i miały miejsce w przeszłości, przyjdą ponownie. To jednak za mało, aby określić daną datę, więc trzeba niewątpliwie być niezwykłym człowiekiem, o otwartym umyśle, aby pokusić się o osadzenie tych wydarzeń na osi czasu, osi przyszłości. Bardzo Państwu dziękujemy. Kłaniam się nisko, Michel Rachel. Dziękuję, Jarosław Filipek. Dobrej, spokojnej nocy. Wszystkiego dobrego, kochani widzowie.